Stop! Moi drodzy, zanim zobaczycie, jak to się skończy, musicie zobaczyć, jak to się wszystko zaczęło. Oglądacie Akademię Gwiazd, w której będą się uczyć, szkolić 24 godziny na dobę przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Na razie trwa tu remont, ale Fabryka Gwiazd dopiero się rozkręca. Zobaczcie, kto do nas przyszedł. Na castingi przychodzili ludzie bardzo różni. Kochamy siebie w sobie. Jak anioła głos, usłyszałem ją. Zawsze poszukuję w ludziach bogatego wnętrza, podwójnego dna. USA, Ameryka, Ameryka, Ameryka. USA, Ameryka, Ameryka, Ameryka. Wierzę w to, że naprawdę znajdziemy kogoś, kto będzie fajny. Kap, kap, płyną łzy. Auszala, mam dwie lewe ręce, auszala, nie mam pieniędzy. Bóg nam przykład dał, rozmnażając chleb, wszyscy więc. Refren! Pomyśl też o mnie, ja myślę o tobie. Przede wszystkim szukamy ludzi dobrze śpiewających, a showmanów... Patrzymy na nich, obserwujemy ich, natomiast jeżeli nie ma w nich krzty talentu, to nas na to nie nabiorą. Z miasta płaszcz i korale me, on pochwalił i rzekł, że ze mną zatańczyć chce. Sweet dreams are made of this, who were mine to disagree. No nie przeszłam niestety, bo nie mam interpretacji piosenek. Nie przyjęli mnie jednak, talent jest ważniejszy od tego marketingu, prezentacji i mojej ważnej osobowości. Myślę, że dla amatorów w tym programie miejsca nie ma. As he, as if I would come along. Mało ci za to świat, prawda? Piękni są z romansu tła. Myślę, że jednak dosyć ważne jest, żeby wyłowić te brylanty, żeby podać im rękę, żeby umożliwić im start. I myślę, że jeśli taki będzie efekt tego programu, no to wszystkim nam będzie bardzo, bardzo przyjemnie. Będziemy w ogóle mieli do czynienia z bardzo wyjątkowymi ludźmi, bo naprawdę tych ludzi zgłosiło się mnóstwo i zostało wyłonionych w sumie też mnóstwo, a przesiew był bardzo ostry, więc no już z niecierpliwością czekam. No ja też się nie mogę doczekać, Kasiu, szczególnie momentu, kiedy nasza akademia zacznie wreszcie przypominać akademię, a nie plac budowy. Wszędzie są pudła, wszędzie są świeczki, patyczki, zresztą widzicie sami. Moi drodzy, w naszej opowieści przyszedł bardzo ważny moment. Otóż spośród tych tysięcy, które zgłosiły się na castingi, Adaś Sztaba wybrał najlepiej rokujących i ich zaprosił do Styrdynia na ostateczny casting. Zobaczcie. Bom 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 dang 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 ding dong ding blue moon 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 blue moon dip 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 moon 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 dip 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 moon 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 dip dip dip. Oczekuję tego, że Polska mnie zobaczy. Oczekuję przede wszystkim promocji, świetnej zabawy, no i jakby nie było też sławy. W tej chwili, jeżeli nie pokaże się człowiek w mediach, to po prostu go nie ma tak naprawdę. Medialność, takie życie, podoba mi się, jeszcze nigdy nie zasmakowałam, chciałabym to spróbować. To jest świetna promocja, taki program. Nawet nie dostanie się do finału, a nawet takie rzeczy, jak my tutaj rozmawiamy sobie. To dla mnie bardzo miłe, gdzie mogę w metrze dać komuś autograf, ktoś może powiedzieć, o, cześć Texas, to ty, byłeś w Fabryce Gwiazd, gratulacje. Ktoś tam zawsze twarz zobaczy, może trochę więcej koncertów, może trochę bardziej płatne koncerty. No mam nadzieję, że moje życie się troszeczkę zmieni, że spełnią się jakieś moje marzenia. Staram się po prostu żyć z muzyki,
No i mam nadzieję, że ten program sprawi, że po prostu żywot będzie trochę lepszy i tyle. Jaka miała głos, usłyszałem ją. Powiedziała, patrz, jak to on na staniu dróg. Stoję dobry mąż, on wskaże ci drogę. Kocham pana kierowcę, brawo do pana kierowcy. Chciałem się wiele nauczyć, ja nigdy się nie uczyłem śpiewać, tylko w szkole podstawowej. No wiem, że jest taka możliwość uczenia się z profesjonalistami przede wszystkim, za darmo. Może jakoś więcej osób nie doceni, być może też z jakiegoś takiego świata zawodowego, tak? That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say, hit the road, Jack. Don't you come back no more. Co jest moim największym atutem? No, wokal oczywiście. Mam charakterystyczny głos, czyli chrypkę. I could spin awake just to hear and breathe in. Upór i konsekwencja. Myślę, że osobowość. Kreatywność jakaś. Ogólnie jestem taka bez kompleksów, rozgadana. Humor. Wewnętrzna energia, którą widać na scenie doskonale. Mam, myślę, że dość ciekawą barwę głosu. I just feel the call. Girl, I'm in love with you, but this ain't a honeymoon. Aniele mój, szukałam cię. Mississippi in the middle of a dry spell. Hey you, hey, hey, yo, oh, hey you, oh. And tak dalej, tak dalej. Cześć, Texas! Witaj, to ja, Texas! Kochani, oto my! Nowe gwiazdy polskiej telewizji! Jeść! Sielanka! Wspaniała zabawa! Moi drodzy, dla kandydatów na uczestników naszego programu właśnie zaczynają się schody. Przed nimi ocena ich umiejętności tanecznych, aktorskich oraz spotkanie z psychologiem. Pamiętajcie, że żeby być gwiazdą, nie wystarczy po prostu dobrze śpiewać. Raz i dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Witajcie, kochani. Uczę się tańczyć właśnie dzisiaj. To mój debiut. Łebale. Everybody's doing a brand new dance now. Come on, baby, do the love motion. I know you get to like it if you give it raz a chance i dwa. Now. Come on, baby, do the love motion. My little baby is looking for me. Jest ekstra. It's easy to know it. Wydaje mi się, że ci wszyscy ludzie mają marzenia, które na razie jeszcze przerastają ich możliwości. Jestem gotowy na wszystko. Każdy musi to panować, przecież nie będę każdemu osobno tego pokazywał, jasne? Wiele z tych osób zaczyna dopiero rozumieć, co ich czeka. Wszystko jest okej, okay, ale tej końcówki to nie za bardzo. Tak, bo inaczej nie dam rady. Ja muszę mieć indywidualne lekcje. Ja się uczyłem sam tańczyć, kochani. To, co umiem, to jest moja własna inwencja twórcza. 6, 5, 6, 7, 8. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Śpiewać jest dużo łatwiej. Taniec to już jest wielka sztuka, trzeba być bardzo sprawnym fizycznie. Właściwie ze mną te zajęcia, to co będzie związane z tańcem, z ruchem, z pokonywaniem jakichś swoich ograniczeń, to jest bardziej potrzebne im do tego, żeby byli w stanie opanować stres, żeby byli w stanie opanować siebie na scenie. Jeżeli jest was ból,
prostu widz ma widzieć, że ten ból jest w was. Macie być prawdziwi. Au, ale boli. Chcemy się dowiedzieć, na ile oni będą w stanie wczuć się, na ile w stanie będą zagrać tą rolę, którą mają grać. Chcemy wiedzieć, na ile będą elastyczni, będą przechodzili metamorfozę w czasie zajęć. A ty za co mnie nienawidzisz? Może bo co? Nie, ja nie mogę. No co? Sytuacja jest opanowana. Chodzi nam także o to, żeby zorientować się, czy z kimś z nich będą problemy, jeżeli ich wybierzemy. Czy ktoś z nich okaże się zbyt agresywny, zbyt brutalny, lub jeżeli... Czy ktoś z nich ma jakieś... Jestem szalony! No, ale chodź, właśnie mniej więcej chodzi o coś takiego. No chodź no! No i co, pękasz gościu, tak? Chcemy pozwolić im, żeby wydobyli z siebie to, co w nich jest. Nie chodzi o to, żeby byli sztuczni, żeby byli kimś innym. Wręcz przeciwnie, chcemy dać im możliwość stania się sobą, żeby wiedzieli, że to, co w nich jest, jest cenne. Proszę. No, powiem wam, że sypialnia dziewczyn w akademii wygląda bardzo, bardzo przytulnie. Za mną, jak widzicie, ostatnie ustalenia dotyczące kolorów ścian, a przed kandydatami do naszego programu ćwiczenia wokalne. Krok przed wielkim egzaminem. Gdybym ukończył to być przez jeden dzień. Yo, sup, do you wanna be a woman, mate? Oh. I keep on falling in and out. I'm like a bird, I'm only fly away. Tam, gdzie ty jest. Serce mi wali i tu mam w ogóle stres. Chcę być donoszem, co mi z tym nosi miłosne, ty nie kocha i już nic. Supermanka to jest tekst kobiety, tak? Kaja to napisała dla kobiety, a ja chciałem to zaśpiewać dla mężczyzna, ponieważ nie jestem kobietą. Poniekąd. To poniekąd. Tam nie. Tam nie. Poniekąd nie jestem kobietą, to... To napisałem taki tekst, po prostu, że ja lubię pisać teksty, fajne zabawanie. I nie bicie kota, masz trudniejszy świat, rozświetla cały świat. Tak to jestem chyba w miarę wyluzowany, pewnie jak tam wejdę, to się wszystko pozmienia. A teraz jeszcze uśmiech, no, super. Moi rodzice... nie są zachwyceni tym, że się zajmuję muzyką, nie są zachwyceni również tym, że ja po prostu tutaj jestem. Także jeżeli się dostanę, na pewno nie będzie to dobra wiadomość dla nich, bo nawet mama mi powiedziała, że jeżeli się tutaj dostanę, to ona nie będzie mi kibicowała. Chciałbym znaleźć kogoś takiego, kogo polubią po prostu ludzie. Kogoś, kto będzie miał jakąś charyzmę sceniczną i będzie potrafił do siebie przekonać słuchaczy. Jakby takim zwariowanym czymś jest to, że ja od wielu lat ubieram się tylko na biało. I to jest coś, co na pewno jest charakterystyczne dla mnie. Ktokolwiek mnie zna już jakiś dłuższy czas, to wie, że ten kolor jest moim ulubionym. Colabring one, send up the phone to let me know you met it home. Don't want to be wrong with my bad lover. Będzie zbierać kwiaty,
będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać i ty, właśnie ty, będziesz moją damą i ty, tylko ty, będziesz moją panią. Ten polski jest okej, like dla mnie, ja uczyć każdy dzień, ale ten piosenka czasami jest bardzo cienka, ale ja lubię ciężką robotę, so... Call up, ring once, hang up the phone to let me know you made it home. Don't want nothing to be wrong with part-time lover. Szukamy ludzi, którzy, którzy będą w stanie przeżyć jakąś metamorfozę. Ludzi, którzy są czasami teraz może świezi, jeszcze zbyt, którym wprawne oko i doświadczenie nauczycieli pomoże obudzić ten talent, żebyśmy w grudniu, kiedy program się zakończy, mogli ujrzeć trójkę, czwórkę, piątkę, a może więcej wspaniałych talentów, które rozkwitną. Te barierki i poręcze, ta podłoga będzie już niedługo udeptywana wyłącznie przez uczestników Fabryki Gwiazd oraz ich nauczycieli. W naszej opowieści przyszedł jednak bardzo, bardzo ważny moment. Przed kandydatami do programu decydujące przesłuchanie. Po nim jurorzy powiedzą